Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас із польською рок-музикою. Тому запрошую вас в гості до Вуйка Василя. А Вуйко Василь знаходиться там. Там є репетиційна база і звукозаписуюча студія рок-гурту «Вуйко Василь». Чому Вуйко, чому Василь? Зараз підемо і познайомимось. Пішли! Może zaczniemy nie tyle od zespołu, co od tego miejsca, więc to miejsce ma pewną historię. Pierwszą płytą, która była nagrana w tym miejscu, była płyta Cytadeli, Red Skull. I ona była nagrana dokładnie w tym miejscu, tylko że wtedy tu była jakaś goła cegła, no po prostu potworna wilgoć. I nasz realizator Michał Piastowicz, który zresztą do tej pory z nami pracuje, tutaj bardzo ostro działał. Potem była następna płyta Cytadeli, Bankart. No i potem był pierwszy Wujek Wasyl właśnie, czyli jakby ten projekt, który tutaj się zaczyna. W międzyczasie jeszcze był taki projekt tutaj, taki polsko-norweski, The Rest of Me, w którym Irek brał udział, ja i taki perkusista z Norwegii, Marek Kanclerz. Znaczy to jest Polak, który mieszka w Norwegii. I to była kolejna płyta nagrana w tym miejscu. Natomiast... Jeszcze Golem, tak, którego musimy donieść, to zostawimy w ogóle dla was. Jeżeli chodzi o... co? To już o Wujku zaczynam mówić w tym momencie. No. Wujku, no. Więc w ogóle ta nazwa Wujek Wasyl, bo ja się nazywam Tomasz Wasyłyszyn, prawda? Notabene mój tata urodził się we Lwowie. Wasyłyszyn to nazwisko, familia, prawda, lwowska. Ale od dziecka wszyscy na mnie mówili Wasyl. No i ponieważ już nie mam tyle lat, co prawda, wasza córka, no więc stwierdziłem, że jestem wujek Wasyl, czyli tam dziadzia Wasylii, prawda? No, żeby się przyznać do tego, ile mam lat i nie wyglądać na jakiegoś takiego lansującego się na młodego, prawda? Rockmana, obłudnego rock'n'rollowca, więc wujek Wasyl. Ale to był w ogóle dowcip. Dlatego, że taka szutka. Dlatego, że nie sądziliśmy, że cokolwiek z tego było, ale ta płyta osiągnęła jak na taką powiedzmy lokalną warszawską scenę zaskakujący sukces, dlatego że ludzie zaczęli to nagle traktować poważnie. No i stwierdziliśmy, że my też potraktujemy to poważnie. No i ta nasza nowa płyta, która się ukaże tutaj za miesiąc, to jest drugi projekt już taki poważnie zaaranżowany, poważnie nagrany. Gramy w takim składzie, że na gitarze gra Irek Knydziak, nasz, prawda, dyżurny, nieodłączny gitarzysta. Sławek Kazulak na perkusji, Adaśko na klawiszach, no i ja, wujek Wasyl, prawda, nieodłączny, gram na basie i śpiewam. Śpiewajcie i w ogóle jesteście. To znaczy, jako wujek Wasyl od... Boże, od którego roku? 2013? Może sprawdź na płycie, to będzie wiadomo. Do 2013, tak, dokładnie. Do 2013, czyli dwa lata. Dwa lata. Razem, tak? Przedtem graliśmy razem w innych projektach, ale wujek Wasyl 2013. Wcześniej było The Rest of Me, w którym graliśmy we dwóch. A wcześniej jeszcze Wasyl zrealizował dwie płyty zespołów, w których ja grałem. Tak, dlatego że tutaj też były inne projekty. W ogóle to miejsce jest legendarne, dlatego że w tym miejscu powstało kilka bardzo ważnych dla warszawskiej muzyki płyt. Między innymi płyta takiego punkowego zespołu The Diamond Dogs, w którym grał tak. Irek. Ale już nie istnieje. Który już nie istnieje, ale za to płyta jest legendarna, bo mimo że w zasadzie się jeszcze nie ukazała i nie wiadomo, czy w ogóle się ukaże. Ale tak. No nie, mam status legendy, bo płyta jest bardzo dobra. No i płyta Nachtwachen. Tak, o właśnie, kolejny zespół, w którym grał Irek. Ja w tym zespole nie grałem, ja byłem tylko realizatorem. Płyta również się nie ukazała, ale również jest legendarna, także. I kiedyś będzie. Dziewczyn nie ma was, dziewczyn, tak? Nie, wiesz co, właśnie tylko to jest... To jest ciekawa sprawa, dlatego że właśnie ostatnio rozważaliśmy, kto ma być czwartym członkiem zespołu, dlatego że my w trójkę już bardzo dobrze sobie dajemy radę, ale brakowało nam kogoś, kto gra te dźwięki, które gramy na koncercie. Wiesz co, Adaś, mógłbyś pokazać w ogóle w samplerze, jak wyglądają te dźwięki, bo to jest ciekawe. No to właśnie
No, to przemontujemy. Dlatego, że... Dźwięki, które są nagrane na płycie, pojawiły się na koncertach też, a no nie ma innej możliwości niż wykorzystanie na przykład samplera. I ktoś musi to obsługiwać, musi na tym grać i chcieliśmy, żeby te wszystkie dźwięki się pojawiły też na koncertach, w aranżach koncertowych. I to nie dziewczyna, nie? No chcieliśmy, żeby to była dziewczyna. Był taki pomysł na początku, ale dziewczyny się nas boją, nie wiem dlaczego. Z jakiego powodu. Ale nie wyglądamy groźnie. Ciekawostką jest to, że w czasie nagrania płyty Sławek, który też współpracował z takim kubańskim perkusistą José Torresem, mogę powiedzieć, że w uproszczeniu jest to prawda. No tam kiedyś tak, coś tam się zadziało, ale to nie on też gra na jakichś takich latynoskich perkusjach i tam w tamtym pokoju są instrumenty, które też są na tej nowej płycie. To znaczy tam są konga i tam są timbale, takie latynoskie, takie kotły. I to wszystko na tej płycie też się znalazło. Tu gdzieś jakaś taka właśnie arabska darbuka. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób to zmieścić na koncercie, żeby możliwie grała to jedna osoba, a nie na przykład 10, prawda? No więc załadowaliśmy te brzmienia do samplera, prawda? Czyli do takiego klawisza, do którego można wrzucić różne urządzenia. No i Adaś z innego legendarnego zespołu warszawskiego, Joanna Makabresku. A ta nazwa Makabresku jest stylizowana na Nikolaje Czałczesku w ogóle, prawda? Tak poniekąd, dlatego że zespół też ma korzenie z lat 80. gdzieś tam. Był na tyle miły, że postanowił z nami grać. Dzisiaj jest nasza pierwsza próba razem, ale mogę już powiedzieć, że na pewno coś z tego będzie. Także fajnie. Pierwsze próby, tak? To zada się tak. No. Kiedy będzie następna płyta wasza? Słuchaj, to znaczy następna płyta, o której teraz mówimy, tak. Jest konkretny termin. 30 listopada. 30 listopada w Warszawie, w klubie Chmury, na ulicy 11 listopada 22. Uwaga, nie mylić nazwy klubu z datą premiery, bo ulica jest 11 listopada, z datą, która jest 30 listopada, także żebyście 11 listopada nie przyszli na koncert, słuchajcie, tylko 30 listopada, błagam, 30 listopada, przed pierwszym grudnia, prawda, ostatnia to data. To prezentacja tej płyty, tak? Tak. Zupełnie koncert, no. Płyta już jest w tłoczeniu w tym momencie, z tym, że my tam czekamy jeszcze, bo jest kwestia, czy się pokaże logo sponsora pewnej instytucji. Pewnej polskiej narodowej instytucji, która wspiera niezależną muzykę i będziemy mieli odpowiedź jutro, pojutrze dosłownie, no i wtedy ewentualnie logo tej firmy pojawi się też na płycie, stąd jakby to zamieszanie z tą płytą, bo tak to ona już by była. Okej, w jakim stylu grajcie? Co to jest za muzyka? Żulrok, słuchajcie, to jest słowo, które wyjaśnię, dlatego że w języku polskim słowo żul oznacza takiego faceta, który jest taki lekko zapity, zasikany, siedzi w bramie i stoi w bramie i pije, no i to jest żul, prawda? Tam nie widać, że jest takie zapicie. Jeszcze nie, ale wszystko przed nami. Nie ma czasu jeszcze. Ale poza tym unikalną sprawą tego miejsca jest to, że mamy własną bramę i my czasami wychodzimy do tej bramy i tam się relaksujemy. Aha, dobrze. No a jak się relaksujecie? Ja wiem. Ja też. Szachy. Tak, oczywiście. No to nie niezmiennie. Co jeszcze? Bryż sportowy. Bryż sportowy. Właśnie to na wakacje jeździ ciągle. Tak. Ja nie mam czasu jeździć na wakacje, bo ja albo jestem w pracy, albo gram z kolegami. Ale jak już jeżdżę na wakacje, no to muszę w końcu odpocząć. No. Wszyscy mamy rodziny, no nie wiem. Irek jest najdzielniejszy, dlatego że oprócz cudownej żony ma trójkę dzieci. Ma trzech synów, prawda? Sławek ma cudowną narzeczoną. Ja mam cudownego syna. I dwie były żony. Ja mam jedną. I obecną, tak? Słabszy, tak. No. Nie, ty to w ogóle... Nie? Adasiu, o tobie jeszcze niewiele wiemy. Musisz sam tutaj uchylić lampkę tajemnicy. Można dać tam, żeby... Właśnie, że chcesz coś powiedzieć ważnego. Ja jestem w stałym związku nieformalnym i uwaga, od 22 lat. Z jedną osobą. We'll be right back.
tutaj instrumentu. O. Wiesz co, za chwileczkę proponuję, żebyśmy przeszli się w ogóle po wszystkich pomieszczeniach, tak? To pokażemy wam różne instrumenty, które były używane na tej płycie. Rozkażesz to ta już na mieście, a każdą. Dobrze. Tak? Oczywiście. Tak. Okej, okay. To idziemy. To jest reżyserka studia. Miejsce, w którym przed chwilą siedzieliśmy, to jest miejsce, w którym my nie tylko gramy próby, ale również i nagrywamy. Jeżeli nagrywamy, to gotowy tutaj nagrany materiał ja następnie zabieram do siebie do domu, kilka kilometrów stąd. I tam robimy tak zwany mastering, czyli przygotowanie gotowej ścieżki audio do tego, żeby tak jakby wrzucić ją na płytę CD po to, żeby wytwórnia mogła już ją wytłoczyć. I to już robię w domu, bo to jest jakby osobny temat. Natomiast to jest taka część producencka. Całe oprogramowanie komputerowe mamy legalne. Słuchajcie, patrzcie, zobaczcie, tutaj wszystko jest. W ogóle. A, tam jeszcze coś jest. Proszę bardzo. Aha, wszystko jest okay. To bardzo ważne, tak? Nie ma żadnych pirackich. Wszystko jest legalne, także wszystko jest ok. No. Nikt tam nie może nic zarzucić. Natomiast co ja mogę powiedzieć? No. Na pewno są na świecie studia, które mają lepszą akustykę, bardziej może jakieś takie wystawne pomieszczenia, ale ja bym tego miejsca nie zamienił za nic na świecie, dlatego że tu powstały po prostu najlepsze płyty ostatniej, tak, najlepsze płyty ostatniej dekady. No nie mówiąc o tym, że tutaj możemy siedzieć cały czas i coś robić i to jest chyba najcenniejsze z tego wszystkiego. Tak. Do akustyki, takie tłumiące takie rzeczy, prawda? Bo bez tego to by dźwięk był taki dudniący tutaj. A to się nazywa po polsku ustroje akustyczne, tak. czyli takie... elementy, które tłumią dźwięk, ale też nie do końca. Zwróćcie uwagę, że są też fragmenty ściany gołej, tak. Dlatego że jeżeli to się wytłumi do końca, no to wtedy z kolei dźwięk nie ma tak jakby charakteru. To ma kolosalne znaczenie w tej części nagrywającej, bo prawdziwe bębny, tak. Jak się na nich gra, to one jednak powinny troszeczkę akustyki pomieszczenia łapać. Słyszysz? Super. Jest coś. 7 kg. O, 7 kg? No. O, a jak mieć? No. Super. Jak się nagrywa bębny, to dobrze jest mieć troszeczkę w zapasie takich rzeczy. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, co było potrzebne. Tak. A to jest ciekawe, to jest, słuchajcie, to jest z czasów, kiedy Beatlesi grali, The Beatles, tak? Słuchajcie, firma brytyjska nazywa się Super Zyn. I słuchajcie, i prawda jest super, takie mocne. Ale nie, przede wszystkim one mają 50 lat. Oho. Tutaj słabiutko może widać. Super Zyn. I to jest, znaczy to jest hi-hat, prawda? Czyli ten taki talerz, który się składa z dwóch części. I to jest oryginalny Super Zyn, taki sam, na którym Ringo Starr grał. Słuchajcie, no. Ciekawostka, no. Jest. Nawet trudno. Dokładnie, czy on jest dobry, czy zły, ale jest. Dobry! Wszystko jest dobre. Okej, to idziemy dalej. Bardzo dobrze. Dawaj. Jeszcze coś, troszeczkę. Coś mu na rytm się wybrało. Okej, teraz ja. Trzymaj to. A ja chcę Golga? Kapon. Hon. A to jest Gong. No, to możesz... dokładnie. I zależy... Kochani, miło mi oznajmić, że wujek Wasyl nagrał swoją jubileuszową drugą płytę. Premiera płyty 30 listopada.
w Warszawie w klubie Chmury na ulicy 11 listopada 22 i tegoż dnia będzie można po raz pierwszy tę płytę kupić w postaci płyty CD na koncercie, tudzież w większych serwisach internetowych jako pliki MP3. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia, wujek. Nadejdzie dzień, szare bloki rzucą cień na ulice, którymi ludzie płyną jak potoki. Kiedy znów nadejdzie dzień, cały kraj obudzi się, druga strona globu spocznie w końcu własne noce.
Ось такою була наша сьогоднішня зустріч. Чудові люди, професійні музиканти, драйвова музика, маю подарунки. І гадаю, що ми з вами вже зустрінемося на концерті у Вуйка Василя. Тож, сама йду і вас запрошую. А з вами була цікава Варшава і я Оксана Река. Па-па!